Dobra, one way w jego głowę poszedł za to. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hoganty, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy z Blockade. Dzisiaj test broni o nazwie Scarlet. To jest ta taka, jakby to nazwać, nie retro funk, boże, to jest, jest na to nazwa, kurde no. Jest nazwa na taki rodzaj broni, że mamy broń steampunk, o, steampunk, bo steam, bo od pary, nie? Prawdopodobnie. Więc mamy steampunkową snajperkę o nazwie Scarlet i dzisiaj ją sobie przetestujemy, ale ona ma dziwny odgłos, jeszcze zostają znaczniki z tej snajperki. Dobra, sam jeszcze z niej nie grałem, to ciekawi mnie, jak to będzie działać, to jest też steampunkowy w sumie mieczyk, także dzisiaj na steampunkowo. Mapa bodajże się nazywa Towers, więc myślę, że powinna być dobra, jeżeli chodzi o granie na snajperkach. Tak jak powiedziałem, pierwszych 5 minut przeznaczamy na granie bez ulepszeń. Później wychodzę, ulepszam broń na maksa i gramy bronią ulepszoną. Także przede wszystkim oczywiście na początek przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, wpaść na Instagrama, fanpage'a, na główny kanał. Także... O kurde, był tam chłop. A to jest głośne, czat. Ale to jest głośne. Oczywiście witam wszystkich za naszej wschodniej czy zachodniej granicy. Witam wszystkich. Priwiet, priwiet. Zdrastwujcie. Dobra. Bo takich ludzi tutaj oglądających też trochę jest. O kurde, w nogi miałem bić. Dobra, w łepek. Powiem wam, że całkiem wygląda to przyjemnie, zapowiada się przyjemnie. Niestety jest głośna, jest giga głośna ta broń, jeżeli chodzi o strzelanie z niej, naprawdę daje odgłos. Chociaż jakby do tej Barrety porównać, to ona też jakbyśmy z działa strzelali. Tutaj mamy po prostu inny odgłos. Mamy 60 amunicji w plecaku, 12 na magazynek. Także wydaje mi się, w sensie, że 12 na magazynek to jest całkiem niezły wynik. Dodatkowo do tego, jeżeli chodzi o szybkostrzelność, ej, ona jest szybsza. Nawet nie musimy czekać. Ona jest szybka. Jest szybsza niż M700. Czy ona jest lepsza po ulepszeniu niż M700? Jest taka szansa. Patrzcie, tu zdjąłem gościa na łeb. Ale jest szansa, że on miał hełm zdjęty, dokładnie. Trzeba trafiać, ona strzela też dziwnie. Możemy nią strzelać jakby szybciej, ale... Ej, naprawdę, to wygląda jak bardziej szybkostrzelna M700 jakaś. Coś w tym guście. Szybsze M700. Okej. A kolega z SVD, z Dragunowa jakiegoś do mnie. Z Dragunowa... O, widzicie, to się dzieje z rakietami, by the way, w tej gierce. Dobra, trzech typów wyjęliśmy. Easy money, easy money. This yellow team is weak. Dobra, so we go against these guys. Leć... O nie! Co jest? Ile? Ile musiałem przywalić? Ty, może... Czad, może to zależy od tego. Siła strzału. Czy oddajemy jeden strzał, czy całą serią walimy? Jakby ta para, że się musi nabrać. Nie, no raczej ta gra nie jest aż tak ogarnięta, że jest kilka trybów strzelania. No chłopu w łeb trafiłem, ale widzieliście? Od czegoś to zależy. Każdy kolejny strzał jakby był gorszy, słabszy. Jakby miał mniej obrażeń. Czuję, że tą snajperką jesteśmy w stanie na spokojnie na tej mapie zrobić jeszcze... dobić do 30 fragów na chillku. Ja myślę, że już mamy zdychę chyba. Dobra, po lewej nikogo nie ma. Będziemy polowali na gości bez hełmów przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz. A jak później ulepszymy, to... Znaczy 30 fragów. To teraz zrobimy sobie 10-15, tak myślę. A później lecimy z kolejnymi. Tak mi się wydaje. Dobra, trafili mnie w końcu. Kurde, tak tych trzech typów bez hełmów jestem w stanie zdjąć. Później już jest problem, bo już dostaję na prosty. Tu są prosty teren, długi, otwarty teren. Przez co na dobrą sprawę jesteśmy w stanie dostać już z dużej odległości od przeciwnika. Pewnie one-shoty jakieś.
M700 byłaby i tak dobra. Nie no, uciekł mi centralnie spod celownika. Nie, najgorzej, zdupiłem. My bad, chat. Nie no, żartuję, nie będę aż tak wyzywał tutaj. Nie będę tu rosyjskich wstawek jeszcze wrzucał. A może, jakbym się nauczył, to bym powrzucał chętnie. Okej? Okay? On też mnie widzi. Dobra, nie rozumiem, na czym polega zadawanie obrażeń tą bronią. 3 strzały w głowę i gość nie umiera. Nie rozumiem, kompletnie. Jak działa zadawanie obrażeń tą bronią aktualnie? Dobra, pierwszy strzał, para się kończy. Jest strzał za fulla, a wcześniej 3 razy. Wydaje mi się, że ładowanie parą. Ewidentnie ładowanie parą wzmacnia tę broń. Dobra ludzie, myślę, że to nam starczy. Lecimy ulepszyć broń i widzimy się już za moment ponownie na serwerze. Okej, proszę państwa, jestem ponownie na serwerze po ulepszeniu. Jak widzicie, w jednym magazynku mieści nam się już 17 amunicji, 85 w plecaku, więc jest to minimalne wręcz ulepszenie, chociaż ulepszyliśmy na 5 wszystkie parametry. W sensie w tej broni udało nam się ulepszyć wszystko o 5 razy jakby. W sensie, wiecie, tam są 5 ulepszeń, które można wykupić po prostu i w tej broni dało radę wykupić wszystkie, bo nie w każdej broni to chyba tak działa. Dobra, tu jest gość. Ukryty za tym. Kurde, no akurat nie wyszedł w momencie, jak przełączyłem broń. Dobra, nie byłem w stanie sprawdzić, czy ta broń działa. Dlatego idziemy jeszcze raz do czerwonej drużyny i na czerwonych jegomościach sprawdzimy, jak to właśnie śmiga, bo na żółtych to byłoby chyba łatwiej. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy opłaca się strzelać serią z tej broni, czy raczej właśnie pojedynczy strzał. To jest to, na co liczymy. Nie no, gość się wychyli zaraz znowu w momencie, w którym ja zmienię broń. Noż, kurde, co jest? Ten gość, nie wiem, jakby widział mnie za tego. Ja zmieniam broń, on wychyla. A najgorsze, bo to jest desync, nie? I na tym desyncu to działa dużo lepiej niż w normalnych warunkach by to działało. 2 razy już mnie tam zabił, no. Zabiłem go na ślepo chyba. Właśnie. Chyba dostał strzała na ślepo. Patrzcie, dalej. Tak, to ta para robi to robotę. Robi to giga robotę. Musimy odczekać i teraz strzelić ponownie, żeby zadać obrażenia z pełną mocą. Dobra. O, kruci. Okej, okay. ładowanie. Liczę, że z zielonych mnie nikt nie dupnie za ten czas. Ja dupnę tutaj gościa jeszcze. A ładnie ich teraz zrobiłem. Teraz były ładne zagrania, czat. Żeby nie było. Wiedziałem, że w plecy zaraz dostanę. No, oczywiście śmiało w komentarzach pod filmem możecie ludzie pisać, jakiej broni powinienem użyć na kolejnym odcinku testu przed i po ulepszeniu. Aktualnie właśnie w ten sposób się w to bawimy, czyli robimy bez ulepszenia, a później z ulepszeniem. Przy czym bez ulepszenia gramy chwilkę, dosłownie, żeby gdzieś tam na sekundkę sprawdzić, jak to działa, a później gramy już na ulepszeniu, bo jednak mówię, no zazwyczaj jeżeli ktoś decyduje się na kupienie jakiejś broni, no to kupuje tam 1-2 bronie, no i je ulepsza. Szczególnie, że tego złota na ulepszenia myślę, że można naciułać po prostu grając w gierkę, bo się dostaje darmowe złoto przy wchodzeniu do giery. Także no, złego wybrałem na one hita jak coś. Wybrałem tego słabszego zamiast tego lepszego, który mógł one hitem zlecieć. I to chyba też, to działa bardzo podobnie. To jest takie, dla mnie to jest po prostu troszeczkę inne M700. M700, tylko takie, które można częściej strzelać. Ktoś z blastera wali.
Tylko zadaje wtedy mniej obrażeń, co tak naprawdę skłania nas przy tym, żeby jednak nie strzelać tak często, Imo. Ej, no ktoś pieprzonym blasterem tam na dupca. Co jest? Dobra, gość skasowany, lepszy zawodnik jakiś. Dobra, skasowany. Tam się ledwo ładują ci ludzie, żeby ich było widać. A to idealnie, gość się właśnie sam skasował w tym momencie. Prawdopodobnie. Dobra, czekamy na strzał, czekamy na strzał. Lepsza okazja do oddania strzału by się przydała. Żółty gdzieś tu bijemy. Mogę wam trochę podgłośnić czat jednak, bo... Chociaż nie, no jest głośno chyba. Aj, widziałem go, już widziałem go. Powiem wam, że aż tak dużo ta broń się moim zdaniem nie różni pomiędzy przerobieniem a bez przerobienia, bo większy magazynek w tej broni wcale nie polepsza nam mocno statystyk właśnie przez to, że nie opłaca się z niej strzelać aż tak często, tylko trzeba bardziej... Tę broń trzeba traktować w kategorii one hita. No ewentualnie po prostu ten drugi hitek czy cała reszta jako, wiecie, coś w stylu one hit plus pistolet. O, taki słaby, nieulepszony oczywiście. Czyli robicie one hita, zabijacie gościa, po czym nie. Chciałem dopowiedzieć kwestię, że jak już zabijecie jednego gościa tym one hitem, to reszta to już traktujecie jakbyście z pistoletu najgorszego strzelali, w sensie prawie nie zadając obrażeń, tylko już musicie trafić też. To już trzymacie lewy przycisk myszy na dobrą sprawę wtedy. Tych zielonych fajnie byłoby tam dupnąć, bo widzę, że się gdzieś palnęli do przodu i myślą, że są jakimiś koksami wręcz. Zrobiliśmy wcześniej, nie wiem czy wspomniałem, 19 fragów z tej broni, bez ulepszenia. Całkiem nieźle, oczywiście też trafiliśmy fajnie, bo trafiliśmy na ludzi bez większych ulepszeń, na jakichś świeżych kątach. Także to jest ten plus. Ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o Blockade'a, w porównaniu, wiecie, tam ktoś pisał o martwa gra, jak na główny kanał ją wrzuciłem, ale to jest gierka, która ma kilkuset graczy cały czas na serwerach, a przez to, że to są serwery, na które można wbić i można się, powiedzmy, umówić i wbić na jeden serwer, nie? Bo widzicie, gdzie wchodzicie. Przez co... Już nie miałem szans przez to przejść. Przez co tak naprawdę możecie grać cały czas na serwerach pełnych, nie? Oczywiście wiadomo, że przez to też trafiacie w wyższe poziomy, ale tutaj aż tak poziomy nie grają różnicy, bo to większość osób tak naprawdę ma poziomy przez to, że ma bardzo dużo godzin spędzonych w tej grze i to jest tyle, jeżeli o to chodzi. Brońkę ogarniecie i na pierwszym poziomie jesteście w stanie cisnąć gości z setnymi poziomami w tym momencie. Na co ja jestem przykładem, chociaż ja też grałem wcześniej, więc to jest inna sprawa, nie? Że ja też mam tam doświadczenie z 27 czy coś poziomów. Żeby nie było, ja też tak całkowicie od zera nie zaczynam. No a tu wiadomo też, od razu sobie jakiś gear dokupiłem, taki podstawowy moim zdaniem. Też nie chcę aż nie wiadomo ile pieniędzy na tę grę tracić, no też bez przesady. No tam był przeciwnik, ale patrzyłem kto tak walił, a to nasz naparzał. Ja dupian, zbejtował na mnie, w sensie gość od nas z drużyny. Jak tak można? Kolego z mojej drużyny. Dobra, tam był chłop. On mnie widział? Możliwe, że on tę dziurę zrobił, jest taka szansa. Możliwe, że to jest jego... No znowu! Ciekawe, czy to miał wyliczone, czy nigdy niego nie strzela? Co jest? To jest jego dziursko, ewidentnie. On ma dobry skok. Dobrego one-way'a ma na to dziursko. No a ja wyskoczyć nie mogę. Nawet. Dobra, one-way w jego głowę poszedł za to. Proszę bardzo. Oddałem mu. Poszedłem po prostu z innej pozycji, co trzeba było od początku robić. No i ja teraz zostałem od boku. No okej. W ogóle mam wrażenie, że coraz mniej osób jest na serwerze. W sensie... Brakuje trochę zawodników, nie wiem. Ode mnie są 3 osoby? 4?
Nas jest czterech tutaj, w tej drużynie niebieskiej. Mam wrażenie, że jest koło, nie wiem, 16 graczy aktualnie na serwerze. Trochę mało, zmienimy chyba serwer jeszcze na chwilę, żeby się postrzelać. Po prostu jest mało celów, jest już mapa trochę poniszczona. Dobra, zginął. Ale ładowanie tej pary to masakra jest jakaś totalnie. Nasz chłop po prostu się dosłownie miniganem przebija i nic nie robi. Przeciwników też jest chyba czterech czerwonych. Tak jak mówiłem, tak właśnie było. Serwer miał gdzieś połowę graczy już w tym momencie. Jak ja na niego wbiłem, było 29 osób. Także zdecydowanie więcej niż, nie wiem, 17. I miałem 20 fragów. Także dosłownie jednego więcej fraga zrobiłem. Także prawie 40 fragów już na tej broni mamy nabite. I powiem wam, tak jak wspomniałem już wcześniej, że nie ma moim zdaniem aż tak dużej różnicy w tej broni pomiędzy ulepszeniem jej a bronią nieulepszoną. Wydaje mi się, że można w one hitka w ciało nią polecieć, ale później możemy się dać nabrać i przez to oddajemy strzały, które już nie zadają tyle obrażeń. Także może być ok. Jest ok, po prostu taka broń, można się nią pobawić. W sensie spełnia jak dla mnie standard do bawienia się bronią po prostu. Gość stawiał te bloczki. No to jest dla mnie niefajne, że ona ma inne obrażenia. Po pierwszym strzale ma inne obrażenia. Ja jednak po pierwszym strzale lubię sobie, nie wiem, strzelić drugi raz tak samo, a nie po prostu z mniejszymi obrażeniami wchodzić do walki. Ej, trafiłem go. Tylko już jakby po mojej śmierci chyba nie zaliczyło obrażeń na nim. Ale zdjąłem mu hełm, ten halloweenowy jeszcze, w sensie dynie hełm. Także tu nie szło gościa zabić na strzał w głowę. Odruchowo strzeliłem w głowę, a tym powinno się raczej strzelać w ciało. Pisaliście, że tym HK PSG się też powinno strzelać w ciało i to jest wtedy one hit. Ale miałem wrażenie, że też nie byłem w stanie zabijać wszystkich na one shota w ciało. Może to zależy od tego, czy mają ten dodatkowy pancerz dokupiony. W sumie to by jakoś dziwne nie było wtedy, nie? Że nie jesteśmy w stanie gościa na one hita zdjąć w ciałko z tego HKPSG. Jakby się okazało właśnie, że hej, masz pancerz, to już gościa na hitka nie zdejmiesz. W sensie on ma pancerz. Dobra, ale tego w ciało palnęliśmy tym razem. Udało nam się to zrobić. Z lewej był cały czas jakiś przeciwnik. Liczę, że... Okej, tamten wychylił się już. Liczyłem na to, że mnie z lewej nie palnie, ale się tam popatrzyłem jednak i palnął mnie gość z prawej strony. Czy nasi goście coś robią? Ogólnie ja tej mapy na przykład nie lubię. Nie przepadam za tą mapą, w sensie ona nie jest sama w sobie zła. Sam design jest w porządku. Jednak jest ona po prostu rozległa i to jest moim zdaniem kolejna mapa na większą ilość graczy niż pełen serwer nawet w Blockade'zie. Po prostu bardzo dużo czasu spędza się na chodzeniu i szukaniu jakiegokolwiek przeciwnika, a jeszcze jak się go nie znajduje, no to trochę to zaczyna denerwować. Z lewej strony coś walą. Dobra, jest walone gdzieś, cały czas jest walone. Dobra, łepek. Tu. 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 Gdzieś nade mną chyba. Ale... ale musieliśmy na chłopa poczekać, żeby zginął. Dosłownie, czekałem na śmierć mojego przeciwnika. Ktoś gdzieś tu biega. Uda nam się go odupnąć, czy nie? Okej, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Mógł już zejść. Może mi plecy robić właśnie. W ogóle zmieniłem myszkę, więc też minimalnie inaczej mi się gra aktualnie. Aja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 j
Ja wiedział, kurde, na one way'a wyleciał też, po prostu od razu wyskoczył i po mnie. God damn. Tego się nie spodziewałem kompletnie. W sumie tak skacząc da radę chyba łatwiej w ciało trafić się, jeżeli ktoś ma takiego one hitka jak ja. Byle właśnie zawsze ja się zastanawiam, żeby strzelali w ten łebek, żeby jak coś rozbili się na hełmie i nie palnęli w ciało tymi one hitami cielesnymi, całymi, zawalonymi. Nie wiem skąd. Mam wrażenie, że gdzieś tam był. Dobra. Ściągnięty chłop. Tak jak myślałem, udało mi się go wyspotować w tym miejscu. Co oni tu zrobili? Co się w tym budynku wydarzyło? Jaka historia stoi za tak zniszczonym budynkiem randomowym? I łebek. Próby kampienia zapewne, ale... Okej, udało się. Okej. Dawaj, 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 wyskocz tu. Dobra, wyszedł mi pod celownik, chłop. Dobra. W sumie taki sneaky. Nie, miałem gościa na celowniku. Akuratnie już. Taki sneaky biki w tym miejscu. Chłopy mogą nie wiedzieć, skąd nadchodzi strzał nawet. Dobra, to jednak... Jednak ma to jakiś sens, powiem wam. Jedyny, który mnie widział, to prawdopodobnie ten gość, który wchodził. Że niby was tu nie ma, a jednak jesteście i strzelacie sobie stąd. No, ciekawa w sumie opcja. Nagranie, ale to tak mocno granie pod daszki wtedy. Nie, nie lubię, nie lubię, no nie przepadam po prostu za tą mapą. Sneaky biki, siedzenie na dachach to nie jest dla mnie, ja po prostu wolę się postrzelać z tymi ludźmi. Oho, oho. Dawaj. Robimy większą dziurę. Ktoś pode mną łazi. Wchodzi tu. On jeszcze nie wie, że tu się tak fajnie chyba nie wchodzi. To jest chłop, którego tu chyba wyjąłem w ogóle. Mam takie wrażenie. Przyszedł się zemścić. Jednak nie ze mną takie numery, kolego. Nie no, chłop w stopę wyrwał i umarł. Najgorzej. O kurde, miałem go prawie. Dobra. Jest killstreak przynajmniej. Pozytywny. Spory. O kurde. Nie ma. Nie ma. Dobra, wyszedłem tutaj ze schronu mojego. Ze schronu Bożego. A, dobra, przyszedł w końcu ciul. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, hejka.